się z wami w kolejnym dniu. U mnie już jest godzina 12. Ja dopiero co zakończyłam nagrywać dla was film, kończyć nagrywanie filmu i składanie z Sylwią Grzeszczak i z rozdaniem, o którym pamiętajcie, bo ten film się jeszcze ukaże w momencie, jak to rozdanie jeszcze nadal jest na kanale. Więc przyszłam wam na początek pokazać, bo ten film znów będzie kosmetyczny, przyszłam wam na początek pokazać moje zamówienie z Yves Rocher i test właśnie produktu, dla którego to zamówienie złożyłam. Mówiłam wam, że miałam dużą ilość punktów uzbieranych, więc wykorzystałam sobie te punkty. Pojawiła się nowość w Yves Rocher, krem z SPF 50 i jestem bardzo ciekawa, czy ten krem będzie bielił, jak on będzie ogólnie się zachowywał. Krem do twarzy, kompleksowa ochrona przed promieniowaniem UV, przed użyciem wstrząsnąć, więc zobaczymy. Kremik jest taki, zobaczymy, czy będzie bielił, jak się będzie trzymał, czy się będzie wyświecał. Będziemy go testować dzisiaj. Dodatkowo teraz jest promocja, że przy zakupie jakiegoś tam kosmetyku, kremu dostajecie pod oczy z tej samej serii krem i to jest jakiś roll and roll chyba, nie mam pojęcia, nie miałam na to za bardzo wpływu, co mi tu przychodzi. O, ładnie, przerwałam jeszcze opakowanie, ok. Takie metalowe kuleczki, więc pewnie będzie coś chłodzącego, ok. I co jeszcze? I dodatkowo rypnęłam się lekko na zamówieniu, bo jest promocja teraz, że kupując 3 żele, ten trzeci jest za 1 grosz i ja na początku włożyłam 3 żele, ale się okazało, że promocje się nie łączą, więc jeżeli jest promocja na to, bo korzystałam z kodu, to nie ma promocji na tamto. No i ja w końcu tak kombinowałam, trochę wrzucam na początku szampony, trochę żel i w końcu klepnęłam zamówienie, stwierdziłam, dobra, zamawiam, nie zauważyłam, co mam w koszyku i zamiast 3 żeli zamówiłam 1, jest to żel pod prysznic i do kąpieli. Na szczęście jest to zapach, który akurat u mnie każdy lubi, więc on u mnie płyny do kąpieli w ogóle schodzą w litrach. Ostatnio. No i coś, co wzięłam, to jest taki mały szampon, bo to jest koncentrat, skoncentrowany szampon do włosów. No więc trudno, wzięłam to, wytestuję, nie będę odsyłała, bo odesłać te produkty to jest 35 zł, a tak naprawdę 15 wydam na przesyłkę, to zostanie mi 2 dychy, średni biznes. Więc zostaną płyn do kąpieli, moment się wykorzysta, no i szampon przy okazji przetestuję. Nie miałam go w planach kupować, bo patrzyłam go z innymi szamponami, wiecie, żeby te kody jakoś wykorzystać, ale ta przesyłka dobijała. Złożyłam zamówienie ze względu na ten produkt i ten produkt będziemy testować, a co zrobię zresztą zobaczymy później. Więc okej, to by było na tyle. Ja dzisiaj kończę swój drugi posiłek. Dzisiaj mam jakieś przepyszne ciacho brownie i lecę robić teraz zupę na obiad. Robię zupę ogórkową. Więc mam nadzieję, że szybko się z nią uporam. Dzisiaj ma też przyjść do mnie Magda, ma mi przynieść mojego Gareta. No i tak ma wpaść po prostu na kawę. Na pewno wieczorem będę jechała też na budowę, bo już są położone płytki w całości w kuchni. W poniedziałek ponoć przyjeżdża Rafał i przywozi meble, przywozi elementy, z których będzie składał. No, rzekomo w poniedziałek ma tylko przywieźć rzeczy, więc zobaczymy, jak to będzie. Czy w ogóle dojedzie, czy nie dojedzie. I co? I lecimy z tym dniem, nie? Jeszcze przyszła do mnie, mówiłam wam, że kupiłam nowy toster. Miałam go wam pokazać na nowym mieszkaniu, ale ja go już tu będę używała, bo nie będziemy teflonu zżerać. Postawiłam na toster taki Breville. Chodziło mi ogólnie o tą płytę ceramiczną, którą on ma. Tutaj się dość grube tosty mieszczą i to, co mi się też podobało, to to, że można to ściągnąć i można dokupić, bo w moim tamtym tosterze, który mam, on już wyszedł z obiegu, jego już się nie da nigdzie kupić. Wcześniej też były wymienne płytki w nim, a w tym momencie można już kupić wyłącznie z całym ekwipunkiem, nie można samych płytek. Ten jest troszeczkę większy, więc stwierdziłam, że postawię na coś nowego, co będzie mi też pasowało bardziej do kuchni. No srebrny nie pasuje mi ni w ząb, ale pasuje mi biały. Toster i tak mam zamiar chować docelowo, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie lepszy i, niż tamten, chociaż tamten nam też ponad 3 lata służył, a u nas tosty są praktycznie prawie codziennie. Więc to są takie moje zakupy. Toster kosztował 269 zł na promocji. Normalnie wszędzie cena jest 299 zł,
więc mam nadzieję, że będzie się fajnie sprawował. Zaraz go wyczyszczę i go podmieniam. Tamten idzie out, bo już jednak, wiecie, swoje się wysłużył, a już ta powłoka ceramiczna po prostu odchodzi. Czasami na kanapkach trzeba to zdrapywać, no bo nikt nie będzie takiego czegoś jadł. Więc tyle by było z moich zakupów. Widzimy się później przy testach tego kremu, także do zobaczenia. I dzień dobry, kochani. W kolejnym dniu odzywam się do Was. Dwa dni później od tego, co widzieliście wcześniej, przechodzimy do testów tego kremu. Ja już mam kabusię, Magda u mnie faktycznie była, posiedziałyśmy, pogadałyśmy. Przyniosła mi jeszcze to, o czym Wam wspominała, że ma coś dla mnie, co myśli, że ja tego nie używałam. Później Wam pokażę, co to jest. Faktycznie nic nie używałam z tych rzeczy, bo nie jest to jedna, jest to jedna rzecz wielorzeczowa. Tak to może nazwę. Więc ja już jestem po wstępnej pielęgnacji, czyli mamy już nałożony mój tonik z Madame Justine, cera nawilżająca. Mam go przelanego po prostu do Sensumare, bo lubię atomizer. Mam nałożone serum japońskie, krem pod oczy, oczywiście Bingo Spa. W tym momencie cały czas to testuję. I krem do twarzy jako wstępny, bo ja SPF-u nigdy nie używam jako jedynego kremu. On jest dla mnie zawsze kremem końcowym. I mam ten z Lale peptydowy krem. Powiem Wam, że nie wiem, ile ten krem kosztuje, bo to jest... Nie wiem, czy to jest nawet opakowanie pełnowymiarowe, bo ja to mam z kalendarza adwentowego. Ale ja jestem mega zadowolona z tego kremu. Naprawdę bardzo fajny krem. Bardzo fajnie napina, ujędrnia skórę i zachowuje skóra to nawilżenie. Ale okej, okay, dobra, przechodzimy. Kremy już się wszystko wchłonęło u mnie, więc sprawdzamy, co to za cudo, czy to cudo, czy nie, czy to bieli, czy nie bieli. Jest zapieczętowane, więc odklejamy. Okej, okay, zobaczymy, jaka tu jest konsystencja. Bardzo ładna, lekko żółta, więc ohohoho, sporo tego, taki tłustszy. No dobra, zobaczymy. Najpierw damy jedną warstwę, zobaczymy, jak on się rozprowadza. Ja sobie muszę lustereczko tutaj podsunąć. Bardzo ładnie pachnie. Nie cuchnie tym SPF-em. Zobaczymy, czy się będę mocno wyświecała. Ale jest taki dosyć tępy. Wiecie, taki w rozprowadzaniu jest jak taki typowy SPF. Ładnie się rozprowadza, ale jest taki gęstszy, taki mocniejszy, ale ładny zapach. Bardzo delikatny, takiego porannego kremu. Także tak, Madzia u mnie była. Dzisiaj w ogóle my jedziemy jeszcze do ceramiki, także pokażę Wam w dzisiejszym filmie, co takiego zamówiliśmy ostatnim razem, jak byliśmy na robieniu na warsztatach, coś zamówiliśmy i dzisiaj jedziemy, bo mamy pewną sprawę do obgadania w ceramice, ale to wszystko się dowiecie w swoim czasie. A co zamówiliśmy, oczywiście pokażę Wam dzisiaj, w dzisiejszym filmie. Okej, okay. Powiem tak, krem nie bieli absolutnie, w ogóle nie bieli. Bardzo ładnie się na twarzy zachowuje i oczywiście troszeczkę nieprzyjacieli wyskoczyło, ale że tak powiem, sama ich sprowokowałam. Tu widzę, jakaś taka górka mi większa rośnie, ale jej się nie czepiam, liczę na to, że ona się wchłonie. Ja tak ostatnio mam, że przed miesiączką mnie wysypuje, ale tak z tydzień wcześniej, a znowu nie wysypuje mnie w miesiączkę i zaraz po niej. Kiedyś miałam odwrotnie, to się ostatnio u mnie zmieniło. No ale okej, okay, powiem Wam tak, krem bardzo ładnie się rozprowadził, przepięknie pachnie, no SPF 50, więc tu na pewno jeszcze jedna warstwa. Czekam, aż się wchłonie, chociaż zaczyna mi się rolować. Mam takie wrażenie. No, tu już jedna rolka. No dobra, poczekam chwilę i zobaczę, czy on mi się wchłonie, czy nie, no bo to jest zdecydowanie za mało jeszcze tego kremu. Powinnam go dodać, albo ewentualnie następnym razem spróbuję jeszcze bez kremu pod spód. Chociaż ja zawsze używam pod SPF krem. Ok, on się wchłonął całkowicie. Dobra, nakładamy jeszcze jedną warstwę. I zaraz nałożymy podkład, zobaczymy, ile to
jak się podkład będzie zachowywał. Użyję dzisiaj podkładu tego z Eveline. Powiem Wam, że jestem zachwycona tym podkładem. Naprawdę, niesamowicie fajnie się utrzymuje. Niesamowicie fajnie ten podkład współpracuje z kremami. No i ogólnie bardzo ładnie podtrzymuje cały makijaż przez cały dzień. To się tak nie ściera. To jest tani, ale mega fajny podkład. Naprawdę, Eveline po prostu zachwyca mnie takimi rzeczami. Wymyślają genialne rzeczy za bardzo dostępną cenę. Chowają się wszystkie marki, które sprzedają, wiecie, jakieś tam kremy BB i tak dalej z wyższej półki. No ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie, bo tak jak mówię, podkładu używałam na razie kilka razy, nic mi się z nim nie działo. Boże, ale ten krem pięknie pachnie, mówię Wam. Zapach jest mega fajny. No dobra, mamy już drugą warstwę. Poczekam, aż wchłonie się krem i odezwę się do Was chwileczkę. Konsystencja bardzo fajna. No, tak jak widzieliście, lekko się świeci, ale to nie jest krem, który się wyświeca bardzo mocno. Są kremy z SPF-em, które po pierwsze cuchną, po drugie wyświecają się i bielą i zostawiają taką poświatę, a on się po prostu wchłania idealnie. No. Tylko mi się troszkę zaczyna rolować, ale no nic. Zostawię go najpierw, niech się wchłonie, bo mówię, mój błąd może, że nałożyłam krem pod spód. Albo zaraz pójdę, zmyję i nałożę sam ten krem. I chyba tak będzie najlepiej. No i podejście numer dwa, kochani. Zmyłam, dlatego że po chwili krem naprawdę, co dotknęłam buzi, tak przejechałam, po prostu tworzyły się rolki, jakby skóra była piaskiem obsypana. Taka bardzo dziwna konsystencja, więc weszłam jeszcze raz na stronę i proszę, żeby zobaczyć, o co chodzi, czy coś takiego się dzieje. No komentarzy nie ma, bo to jest nowy filtr, więc on jest jeszcze niekomentowany. Nie ma ani jednego komentarza, a sporo zawsze osób komentuje kosmetyki. Mam tutaj, że powinnam go wstrząsnąć, że się nakłada niewielką ilość i się powinno wstrząsnąć, więc ja krem wstrząsnęłam. Mam w tym momencie na sobie same serum, buzia jest umyta, zmyta jest olejkiem do demakijażu, następnie płynem do tym serum z Bingo Spa do mycia buzi. Nałożone jest serum, tylko i wyłącznie. Więc teraz nakładamy jeszcze raz, wstrząchamy i nakładamy jeszcze raz. Zobaczymy, jak on teraz się będzie, czy on ma w sobie po prostu jakiś taki składnik. On ma w ogóle dwa składniki aktywne. Ma w sobie, już Wam mówię co, ma w sobie wyciąg z nasturcji i z mikroalgi, więc jest ok, jest dobry. No zaraz zobaczymy, czy on się faktycznie tak będzie, ale zapach ma naprawdę przepiękny. Bardzo mi się podoba ten zapach. Fajnie, bo nie bieli. Nienawidzę SPF-ów, które bielą, bo dla mnie to są takie stricte właśnie stricte pod plażę, tak? A nie już, broń Boże, gdzieś tam, żeby zrobić pod makijaż. Okej, no dobra. Czekamy chwilę, za chwilę się do Was odzywam. Teraz już nie mam tego poczucia pod palcami, że jest piasek, ale czekam, aż się wchłonie. Więc moja Azja dzisiaj jest mega cierpliwa, siedzi przy balkonie i wygląda. Mamy prawie godzinę 8, a ja jeszcze do wyjścia to tak potrzebuję ze 20 minut co najmniej. No ale nic, przestała się na mnie patrzeć, odwróciła się w drugą stronę. Okej, dobra. Czyli z tamtym kremem nie będzie współpracował ten krem? Na 100%? Bo tu absolutnie nie czuję pod palcem nic. Pod dłonią nie mam. A tam mówię już o tak, jak już przejechałam po tym etapie, to już takie rolki, piasek i to w każdym miejscu praktycznie było. Okej, czekam, aż wchłonie i będziemy robić dalej makijaż. Zobaczymy, jak podkład się na nim będzie utrzymał, jak się będzie rozsmarowywał, czy się nie będzie mazał, czy się ładnie wtopi. Także zaraz wracam. Okej, krem wchłonął się całkowicie. Twarz jest naprawdę przepięknie wyrównana, mega nawilżona. Powiedziałabym nawet, że jest taka satynowa w dotyku. Mega, mega mi się to podoba. Zobaczymy teraz, podkład nakładamy, jak się będzie podkład zachowywał. Czy tu będzie ok, czy nie.
Ja go ostatnio też dłońmi nakładałam, więc robimy test taki, wiecie, jeden do jednego. Mega, po prostu chyba jest moje nowe odkrycie. Zobaczymy, jak długo będzie nawilżenie skóry się utrzymywało. Także dam Wam na pewno znać na koniec dnia, jakie są moje odczucia, jeżeli chodzi o ten SPF, bo tak naprawdę wszystko poza tym SPF-em już używałam, więc wiem, jakie jest działanie danego kosmetyku. Zmieniony jest w tym momencie tylko krem. No i to, że nie mam kremu pod spodem, nie? Bo zawsze tamten krem używałam. Ale okej, zobaczymy, jak będzie ten krem się zachowywał. Krycie ma gorsze. Jeszcze dołożymy troszkę. Uwielbiam ten podkład. Naprawdę. Fantastycznie się układa. I ten podkład się dopiero zaczyna wyświecać. No nic, ale on się zaraz wtopi i też się ładnie ułoży. Dobra, to tyle będzie. Ja się z Wami widzę później już, nie wiem, z ceramiki może, bo ja jak wrócę z Azji ze spacerku, to muszę, a ona już tu koło mnie stoi, uszami się zakryła. Tak? Uszami rusz i znikaj już. Tak, tak czekasz, żeby będzie z tobą wyszła. Zaraz wyjdziemy. Także ja teraz znikam, bo później jeszcze muszę poszukać pewnych projektów, które muszę zawieźć do ceramiki. Bo tak jesteśmy umówieni i później Wam w ceramice może jeszcze coś nagram. I nagram Wam, co dalej będę robiła. Na obiad mamy nadal zupę ogórkową, mam jeszcze tę pizzę, ale my do ceramiki mamy jechać koło 13. Więc to jest taka pora obiadowa. Zobaczę, może wcześniej zrobię tą pizzę, tak żebyśmy, wiecie, nie szukali później jedzenia. Bo też nawet mi dzisiaj przeszło przez myśl, ale w sumie nie wiem, czy tak wypada. Bo dzisiaj Moncia z rodzinkiem, blok ma urodziny. I tak myślałam, że jak będziemy w ceramice i nie zeszłoby nam zbyt długo, to może bym pojechała do Moni i bym ją odwiedziła. Stanęłabym u progu jej bramy i zaśpiewała jej 100 lat. Ale nie wiem, zobaczymy, jak się obrobimy. Nie wiem, czy wypada. Chciałabym jej zrobić niespodziankę z drugiej strony. Gorzej, jak będzie miała gości. Postawię ją w niekomfortowej sytuacji, sama się będę źle czuła, bo chciałabym z nią chociaż chwilę pogadać, a tak naprawdę no, nie wypada się, wiecie, tak wpraszać. A z drugiej strony, jak uprzedzę, to nie będzie niespodzianki, więc jeszcze nie wiem, co zrobię. I nawet jak nie pojadę, to przynajmniej Wam mówię, że miałam taki zamiar. Monia, jak mnie ogląda, to Monia, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Właśnie wysłałam Ci życzenia na Instagramie. Spełnienia marzeń i czego sobie tam życzysz. Dalszych sukcesów i tej miłości, którą w rodzinie masz, żeby zawsze była, żeby się nigdy nie utraciła. Także dobra, ja się z Wami rozłączam i lecimy, maluję się. No i moja sałatka już zrobiona, więc idę jeść sobie śniadanko i biorę się do dalszej pracy. Obejrzę jeszcze sobie Anię, bo jeszcze jej nie oglądałam. Także zobaczymy, jak mi się dzisiaj ten dzień ułoży. A my widzimy się troszkę później. Wstawiłam też jajka, niech się gotują. Może wieczorem do sałatki pójdą jakieś jajka. Więc do później. No i kochani, mój dzień się jednak ułożył całkiem inaczej. Wystarczył jeden telefon od pani z ceramiki, że ona dzisiaj musi wcześniej wyjść, że na chwilę obecną nie może się z nami spotkać, więc do ceramiki nie jedziemy, co za tym idzie. Nie pojedziemy też do Moni. Mój mąż poszedł na budowę, tą szpachlę, wiecie, nakładać, gładź i od razu szpachlować. Więc zobaczymy, jak ten dzień się potoczy, ale po prostu nigdzie nie będziemy wyjeżdżać. Nie chciałabym Moni stawiać w takiej sytuacji, bo mówię, no, ona sama nie wiedziała, czy ktoś będzie, czy nie. Mówię, gorzej, jak przyjechałyby siostry i wiecie, ja się tak wpakuję. No nieładnie, ja tak nie potrafię, bez uprzedzenia. I tak ten dzień się potoczył u mnie. Więc skoro nigdzie nie jadę i się zmieniły plany w ostatniej chwili, mamy godzinę 12. Z kremu póki co jestem mega zadowolona, to się biorę po prostu za prasowanie. Nastawię zaraz pralkę, kolejne pranie, bo już mam załadowane. To już mogę ściągnąć, mogę się brać za prasowanie, więc poprasuję, bo obiad na dzisiaj mam. A miałam Wam jeszcze pokazać, bo mówiłam Wam, że Magda do mnie przyszła z moim... Ona już wielokrotnie mówiła u siebie w filmach, że musi przyjść mi oddać masażer. No mi on do niczego nie był potrzebny na razie, no ale przyszła, no i jak to Magda, ona po prostu widzę, że chyba nie potrafi, bo już jej drugi czy trzeci raz coś pożyczyłam i za każdym razem jak mi coś oddaje, to mi zawsze przynosi coś.
choćby to było, nie wiem, ptasie mleczko czy coś tam, tak? No, nie potrafi pożyczyć, żeby się w jakiś sposób nie odwdzięczyć. Ja się z tym jeszcze nie spotkałam, bo jak cokolwiek komukolwiek w życiu pożyczałam, to po prostu później tylko ktoś oddawał tą rzecz i uważam, że to jest bardzo normalne i naturalne, że nie należą się jeszcze dodatkowe jakieś tam wyrazy wdzięczności i tak dalej. Ja rozumiem, że jak ktoś, nie wiem, no pożyczyłby jakąś tam dużą gotówkę od osoby, ta osoba by wypłaciła to, nie wiem, z jakiejś lokaty, tak, straciłaby odsetki, no to ktoś by to chciał w jakiś sposób zrewanżować i te przynajmniej odsetki, tak, dolicza, jak oddaje. No ale to jest tylko rzecz, tak? Gdyby mi była potrzebna, ja wiem, że bym zadzwoniła do Magdy i Magda by mi to w minutę odniosła, tym bardziej, że mamy blisko do siebie i nie za wiele dalej się wyprowadza, bo to tylko blok obok. Więc na pewno by to w jakiś sposób nie zginęło i nic by się z tym nie stało, ale Magda to jest Magda i Magda zawsze lubi coś jeszcze dorzucić. I w tym momencie aż byłam w szoku, bo po prostu jak mi przyniosła Gareta, bo przyniosła mi boks. Boks, który miała z Only Bio. Faktycznie ja nie używałam tego, nie używałam szamponów ani niczego. Mamy tutaj rozpiskę. Magda ten boks też miała rozłożony na czynniki pierwsze w swoim kalendarzu adwentowym od męża. Był u niej też na rozdaniu taki boks. No i trafił również w moje ręce, więc jeszcze raz Magda gorąco dziękuję. Musiała mi pewne rzeczy przetłumaczyć, co się jak stosuje, bo tutaj wiecie, są te odżywki emolientowe, humektantowe i jakieś tam inne maski. Mówię, ja nie bardzo wiem co z czym, gdzie, kiedy, jak, po co, na co i dlaczego, ale Magda mi wszystko wyjaśniła, więc będę sobie testowała jeszcze tu. Więc już teraz na razie z włosami też mam spokój, bo mam ten z Bingo Spa ogromny kolagenowy szampon. No i dzisiaj akurat myłam włosy z babuszki Agafi, używałam całego zestawu i wykończyłam też ten mini taki szampon, miałam z For Long Lashes bodajże. Trafił już do Denka, więc no muszę w końcu i to Denko nagrać, bo bardzo fajne Denko mi się tworzy w tym miesiącu. Ale tak cały czas zwlekam, bo wiecie, mam cały czas końcówki czegoś. I nie bardzo mam jak je teraz wykończyć, no bo testuję te Bingo Spa. No i tak już czekam, jak Bingo Spa skończę, to już chyba te końcóweczki powykańczam i będzie później kolejne chyba fajne denko. I chyba trzeba teraz je nagrać jakoś na dniach. Zobaczymy. Ten tydzień najbliższy, który będzie, też mi się zapowiada dość intensywnie. Ostatnio Wam mówiłam, że nie wiem, czy filmy będą codziennie, jakimś cudem udało mi się je codziennie nagrać. Ale mówię, no już się zaczynają takie, wiecie, chocki, klocki. My we wtorek gdzieś wyjeżdżamy. W sobotę też nas nie ma w domu. Chociaż z wtorku Wam na pewno cokolwiek nagram. Postaram się bynajmniej. Ale z soboty nie nagram Wam nic, bo jedziemy do znajomych na urodziny. Do tych, u których byliśmy. Tam się jakieś balety większe szykują, bo to są okrągłe urodziny. Tydzień później prawdopodobnie będziemy jechać na targi do Warszawy. Zobaczymy jeszcze w jaki dzień, bo targi są od niedzieli do czwartku chyba, więc zobaczymy w jaki dzień, ale pewnie najwygodniej nam będzie pojechać po prostu w niedzielę na te targi. To są targi Sweet Expo, czyli targi związane z moją lodziarnią między innymi. Muszę pewne zmiany wprowadzić w lodziarni i pomyśleć o jakimś innym dodatkowym asortymencie, bo powiem szczerze, że jak dostałam ostatnio cennik moich lodów, to mi się nogi ugięły. Po prostu jest taka podwyżka na kuwetach, że o matko jedenasta. Przysięgam, że w przyszłym roku to już chyba naprawdę bogatego będzie stać na gałkę loda. Obstawiam, że te podwyżki lodów już widzę, są w niektórych sklepach, marketach, czy gdzieś tam już są te podwyżki na tych gałkach. Ale to nie są jedyne podwyżki, bo podwyżka, z tego co mi mówiła przedstawicielka, ma być jeszcze jedna w tym roku. Więc masakra, po prostu masakra. Mówię Wam, ceny idą w górę jak rakieta. Więc tak się ma ten cały boks od Magdy. Nie będę go na razie rozklejała, na razie go pewnie odłożę i schowam, bo chcę wykorzystać to, co mam, więc nie będę tego na półki rozwalała. A obstawiam, że on już pewnie przeczeka, bo ten z Bingo Spa jest ogromny, więc pewnie przeczeka i pójdzie już do nowego mieszkania. W takiej formie dużo lepiej mi go będzie przewieźć.
niż wiecie, gdzieś tam rozpakowywać i później po jakichś tam siatkach chować te kosmetyki. Tu przynajmniej wiem, że mam wszystko do włosów, więc jak mi się pokończą tam te szampony, to pójdzie to do testów. Ja na szczęście na włosach testy mogę przeprowadzać śmiało, bo u mnie co najwyżej albo wystąpi łupież, jakiś tam takich, wiecie, ekstremalnych rzeczy się nie wydarzają na mojej głowie. Co najwyżej mogą mi się włosy, nie wiem, elektryzować, to je mogę po prostu umyć następnego dnia znowu. I tyle. Dobra, ja się biorę za prasowanie, później będziemy robić tą pizzkę i dam wam jeszcze znać na wieczór, jak ten krem, ale póki co to jestem z niego mega zadowolona, bo podkład trzyma się świetnie i skóra jest taka fajna w dotyku, taka satynowa. No, mega. Jestem bardzo zadowolona i myślę, że mam jeden z Cosrxa i myślę, że ten będzie następny. No i jak będę trafiała na takie promocje jak teraz, że on mógł się. Nie, on teraz nie był w promocji, ale one się będą pojawiały w promocji na minus 50%, to naprawdę jak będą takie promocje, warto zahaczyć. Regularna cena to jest bodajże 115 zł albo 119, więc to jest dużo i już za takie pieniądze bym go nie kupiła, bo można kupić na przykład Cosrxa po 59 zł na promocji, czy po 49, jak dobrze czatujecie gdzieś na promki. Niż taki za 119, a działanie jest bardzo podobne, ale ten przepięknie pachnie, naprawdę. Mega pachnie, fajna jest skóra po nim. Więc dobra, później się jeszcze do Was odzywam. No i taka niedziela to chyba jest u wszystkich. O, cześć, paściorku. Cześć. Ona dzisiaj sobie tak śpi. Jeszcze fajnie było, jak dopiero tutaj słonko świeciło na pyszczek. Tak? I tak było fajnie. Pęcia też już dzisiaj jest jakaś taka. Chyba jednak te słońce to na mnie źle wpływa. Bo mi się po prostu chce spać. Idziemy się robić, bierzemy się za obiadek troszkę, co nie? Weźmiemy się za obiadek. Zaraz Nikola wróci, to pójdzie z tobą na spacer. No tak? Ty rozumiesz? Pewnie, że tak, bo ty jesteś mądry piesek, tak? A mówią, że psy nic nie rozumią. Rozumią, rozumią. Dobra, idę ogarnąć kuchnię, bo muszę się wziąć za tą pizzę. Jesteśmy teraz chwilowo jeszcze na budowie. Ja zaraz wracam, mąż zostaje, ja wracam, obkleję okno. Pokażę Wam, jak tutaj u nas mniej więcej to wszystko wyszło, to gładziowanie. Ja zaraz wracam do domu i biorę się za prasowanie, a jeszcze, tak jak widzieliście, pograliśmy sobie w grę. I jak wrócę, to Wam wyjaśnię. Właśnie najpierw obejrzycie, jak my graliśmy chwilkę, a później Wam wyjaśnię zasady, bo te Uno ma całkiem inne, znaczy całkiem. Ma powiększone zasady, bardzo fajnie to wygląda. Więc pokażę Wam, wytłumaczę co i jak, bo wiem, że jest dużo osób zainteresowanych takimi rzeczami, żeby właśnie zobaczyć, czy warto to kupić, bo na opakowaniu nie ma instrukcji obsługi, a gry są takie pozaklejane i czasami się po prostu gdzieś trafi i nie wiadomo, ja też się zastanawiałam kupić, nie kupić, ale u nas ogólnie takie gry karciane po prostu się zawsze sprawdzają. Więc ja już odklejam okna w kuchni, nie będę Wam pokazywała, bo kuchnia już jest tutaj zrobiona. Jutro już mamy potwierdzenie, że przyjeżdżają do nas meble, czyli będą jutro składowane wszystkie płyty, z których będzie Rafał meble składał. No i dobra, to już teraz Was może przełączę, pokażę Wam, jak ta kładź u nas wyszła, jak to mąż kładł, ale to muszę poczekać, bo może będzie chciał coś powiedzieć. No i tak mniej więcej u nas ta kładź wygląda. Po dwukrotnej aplikacji. Tak, dwa razy była nałożona. Raz ile schła po pierwszym razie? Koło 2 godzin? No tutaj to można mokre na mokre, czyli 2 godziny między jedną a drugą warstwą, ona jeszcze nie do końca była wyschnięta. Można było już dawać następną warstwę. Aplikacja wałkiem, zacieranie super szpachlą, A to już używałeś normalnie. swojej nowej zabawki? No tylko i wyłącznie tej. Aha. Ja myślałam, że tym się dopiero później robi. Okej. No więc tak to na chwilę obecną wygląda. No i teraz zostaje to poczekać jeszcze troszkę, niech to podeschnie i dotrze. Zobaczymy,
efekt po dotarciu. Czy będzie trzeba gdzieś jeszcze jakieś poprawki robić, czy nie? Czy to już wystarczy? Ale to już wygląda inaczej. Ja wam powiem... Na razie nie wyglądam, no weź, jeszcze to nie jest to, co bym, to co się uzyska tak naprawdę. No tak, ale ja wam na przykład teraz przejdziemy na przedpokój i ja wam pokażę... Masz tutaj kawałek ściany. O co mi chodzi? O, jesteśmy teraz przy drzwiach wejściowych i właśnie na przykład chodzi mi o to, że ta ściana ma takie jakby pory. I tak wygląda ściana po podwójnym pomalowaniu farbą, dlatego my się zdecydowaliśmy, żeby właśnie zrobić głazie, bo taki efekt to dla mnie nie jest efekt. To nawet ja chyba w tym mieszkaniu, w którym mieszkamy, mamy ładniejsze ściany, jak z takim efektem, pomimo że tam już jest bardzo dużo warstw. No i wychodzą na przykład właśnie o takie wgniotki, właśnie to jest to, o czym wam mówiłam, że mam wrażenie jakby, no tutaj to akurat to można było ominąć, bo to defekt przez nas zrobiony, ale takie właśnie rzeczy, takich wgniotek jest sporo i one się tak naprawdę dopiero, o tutaj jest tak samo taka linia, ona się tak naprawdę dopiero rzuca w momencie, jak już się pomaluje, tego wcześniej po prostu nie było widać, dlatego zdecydowaliśmy, że no nie mogą być takie ściany, przynajmniej w tych takich oficjalnych miejscach. O, tak samo i tutaj, no wiecie, tego nie było widać na samych tynkach, bo tynki same w sobie, jak były położone, wyglądały przepięknie, one były gładkie. Dopiero teraz, jak już one wyschły, ja widziałam tynki i przyglądałam się im dwa dni mniej więcej po nałożeniu ich, jak one sobie schły i mi się one strasznie podobały, a już później jak one wyschły sobie solidnie, ja już na nie nie zwracałam uwagi, bo ja wiedziałam, że one mają być gładkie, że to ma nam zastąpić właśnie tą gładź. No ale po pomalowaniu stwierdziliśmy, że to trochę głupiego robota była, wiecie, wcześniej szlifowanie i tak dalej, ale tak naprawdę gdybyśmy tego nie zrobili, to byśmy nie wiedzieli, że taki efekt się uzyska. I to jest takie uczenie się na własnym doświadczeniu i popełnianie błędów, z których wyciąga się wnioski, że już w przyszłości na pewno czegoś takiego robić nie będziemy, tylko będziemy od razu gładziować, no bo troszeczkę tutaj pracy poszło na marne, jeżeli chodzi o szlifowanie, bo teraz wraz trzeba to jeszcze raz przeczyścić. Także na tym by było, tu już jest właśnie, o ten tynk wygląda na przykład bardzo ładnie. Widzicie, on się ładnie mieni, jest taki w miarę prosty, śliski, ale jak się na niego nałoży farbę, to już to tak wcale fajnie nie wygląda. Także dobra, kończymy i wracamy. Wracamy zaraz do domu, ja jeszcze tu zostanę, muszę poobklejać te właśnie płytki, bo mąż chciał samo okno, ale mówię, chyba płytki też trzeba, bo jak będzie robił sufit, to i płytki zabrudzi. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa, jak będzie malowanie agregatem wyglądało. I chyba jak będzie mąż uruchamiał agregat, to ja po prostu przylecę z kamerą i nagramy po prostu test. Co ty na to? Możemy tak zrobić? Test agregatu z Lidla. Zrobimy taki filmik, jak się tym maluje, bo myślę, że wiele osób, mój mąż też wczoraj szukał opinii strasznie dużo i nie znalazł i tak naprawdę zanim go użyję, to jeszcze poszuka opinii, czy jest on warty tych pieniędzy, bo on tani nie był. I znaczy nie był drogi, jeżeli chodzi o agregaty, bo agregaty są o wiele droższe. On kosztował ile? 699 zł, więc no, był to taki większy wydatek, ale agregaty ogólnie kosztują wiele, wiele więcej. Więc zobaczymy, jak to jest, bo niektóre sprzęty z Lidla jednak są dobre. No i tu jest też 5 lat gwarancji, więc to też jest takie przekonujące, nie? Jest 3. 3 jest? A tam na czym było 5? Na tej wkrętarce. No właśnie. Także dobra, na razie się rozłączam i widzimy się już pewnie później w domu. Dobra, kochani, ja już przychodzę jeszcze z podsumowaniem tego dnia. Nie będę wam nagrywała zasad w sumie tych gry. Dajcie znać w ogóle, czy was to interesuje, bo może bym nagrała taki film o trzech rodzajach tego Uno, bo my mamy Uno, DOS i te Uno, które właśnie dzisiaj, w które graliśmy i każde z tych gier ma trochę inne zasady, więc może bym zrobiła takie trio, porównanie po prostu, czym się te gry od siebie różnią, jakie są zasady, na czym to wszystko polega i tak dalej, bo są to gry bardzo uniwersalne dla dzieci już praktycznie, no tak myślę, po 5-6 roku życia już spokojnie te dzieci mogą grać w te Uno, trzeba im tylko pomóc później liczyć te punkty.
Ale myślę, że taki film mógłby być ciekawy i pewnie go nagram po prostu w oddzielnym odcinku. To już będę kończyła, bo w sumie stricte ten film miał być poświęcony temu kremowi i to jego ma dotyczyć. I podsumowanie tak samo jego właśnie przyszłam zrobić. Więc o grach po prostu powiem co inne w innym filmie, nie co innego, tylko w innym filmie. Jakoś na tygodniu nagram po prostu takie porównanie tych trzech gier. Pokażę Wam, jak w to się gra i tak dalej. Zademonstruję mniej więcej i objaśnię po prostu zasady, bo wiem, że jest też sporo osób, które szuka takich gier i tak jak mówiłam wcześniej, instrukcji nie ma, więc z tyłu po polsku od razu napisanych, one są w środku, a są pozaklejane, więc nie każdy ma czas siedzieć i gdzieś tam szukać, a ja być może skusicie się akurat na taką grę, żeby pograć z dzieciakami, czy wasza młodzież będzie chciała, czy nawet wasze dorosłe dzieci, czy sami będziecie mieli ochotę pograć. No ale wracając do tego kremu, jestem mega zadowolona. Krem świetnie utrzymuje nawilżenie. Bardzo ładnie się utrzymuje podkład na tym, nic się kompletnie nie dzieje, absolutnie nie czuć żadnego przesuszenia, skóra nadal wygląda dosyć zdrowo, no poza moimi wypryskami, które mam na własne życzenie. Także dla mnie, jak tylko się pojawi ten krem w promocji, gorąco polecam sobie sięgnąć. Za 115 zł, szkoda, czy tam 119, troszkę szkoda kasy, bo i proszę, bardzo często robi jakieś promocje, albo jak na przykład będzie 1 plus 1 na kremy, to już się opłaca wziąć ten krem, bo naprawdę przepięknie pachnie. Skóra w dotyku jest taka satynowa, taka miękka. Bardzo nawilżona, w ogóle nie mam poczucia przesuszenia skóry, więc no nie jeden krem by sobie nie dał, tylko no tak jak zauważyłam, na inny krem się nie nadaje, ale powiem szczerze, że chyba tego kremu mogłabym używać solo, a jakiś po prostu przeciwzmarszczkowy, czy napinający, czy jakiś inny używać po prostu na noc, bo bardzo fajny efekt jest na skórze. Także ja na pewno ten krem wykorzystam i jeżeli będzie taka okazja, skończę już Kosyrixa i skończę ten i będzie on na promocji, na pewno skuszę się na ten, bo jest naprawdę dobry, bardzo godny polecenia i przede wszystkim przepięknie pachnie, naprawdę. Takie moje podsumowanie, ochrona świetna, zapach świetny, konsystencja świetna, rozprowadzanie, szybko się wchłania, nie bieli, nie śmierdzi SPF-em, wręcz przeciwnie. Pachnie bardzo luksusowo, więc ja gorąco polecam. I na tym etapie się już będę z Wami żegnała. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się w następnym filmie i do zobaczenia, buziaczki, pa!